Witamy w nowym roku, a więc każdy z nas zna to słynne powiedzenie o postanowieniach noworocznych, które sobie ustalamy, a potem i tak nic z tego nie wychodzi. No i ja powiem wam tak, ja mam tak samo. Pod koniec roku wpadłem na pomysł, aby zrobić serię filmów, w których postaram się zarobić 100 tysięcy złotych przez internet. Jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że przynajmniej nagrałem ten pierwszy odcinek. A więc jeśli widzicie ten kanał pierwszy raz, to zaraz wam wytłumaczę, czym się tutaj zajmuję. Generalnie nagrywam tutaj filmiki pokazujące różne sposoby na zarabianie w internecie. Prostsze, jak i te bardziej zaawansowane, więc uważam, że trochę się znam na tym temacie. No ale przechodząc dalej, seria ta będzie się składała z około 12 odcinków. Ten jest liczony jako taka zapowiedź, więc ustalamy, że to odcinek 0. Pod koniec każdego miesiąca będę wstawiał filmik pokazujący, ile udało mi się zarobić w danym miesiącu oraz jak wyglądał cały ten proces, czyli seria teoretycznie ma trwać cały rok. Myślę, że takie filmiki pomogą wam mniej więcej zapoznać się z tym, jak wygląda zarabianie przez internet od kuchni, a przy okazji ja postaram się też być bardziej zdyscyplinowany, bo przyznam osobiście, że ostatnio coraz bardziej się opierdalam. Ogólnie jest wiele sposobów na zarabianie przez internet, a ja w tej serii skupię się na zarabianiu poprzez marketing afiliacyjny. Dlatego pokrótce wytłumaczę wam, co to takiego jest. Ogólnie chodzi tutaj o to, że zarabiacie na polecaniu produktów albo programów komputerowych, albo nie wiem, stron internetowych, innych firm. Jest tego naprawdę bardzo dużo i jest w czym wybierać. I generalnie otrzymujecie za to prowizję, no albo określoną sumę pieniędzy za pozyskanie konkretnego klienta. I to nie działa na takiej zasadzie, że przykładowo, żeby coś na tym zarobić, musisz pisać po znajomych, by skorzystali z jakichś usług, których i tak nie potrzebują, a potem będziesz uznawany za taką denerwującą osobę. Chociaż jeśli ktoś chce, no to może też tak robić, nie ma problemu, pewnie też na tym zarobi. No chociaż pewnie nie wszyscy będą cię potem lubili. No ale w marketingu afiliacyjnym chodzi o to, że dostajesz swój własny link przekierowujący do konkretnej usługi i możesz go udostępniać w odmętach internetu i wtedy, gdy znajdzie się jakaś osoba, która na niego naciśnie i przykładowo zarejestruje się na jakiejś stronie, no to ty dostajesz za to pieniądze. A co jest według mnie najlepsze w ogóle w marketingu afiliacyjnym? No to według mnie, że jeśli wy będziecie umieszczać naprawdę bardzo dużo różnych linków, które oczywiście będą generowały spory ruch, no to w tym momencie uzyskujemy dochód pasywny, czyli no nie musimy nic robić, a i tak przez cały czas będziemy na tym zarabiać. No i dodatkowym plusem jest to, że nie musimy przykładowo tworzyć własnego produktu lub zajmować się systemami płatności, czy nawet kłócić się z klientami, po prostu musimy dostarczyć takiego klienta innej osobie, no i reszta nas nie obchodzi. No i poza tym akurat tutaj w tym wypadku nasze wynagrodzenie zależy od włożonej naszej pracy i efektów. Tak więc możemy przykładowo, nie wiem, pracować jedną godzinę, a możemy wygenerować nawet 1000 zł, no ale jeśli nasza praca nie jest efektywna, no to możemy też pracować po 5 godzin i nic na tym nie zarobić, więc no tutaj też zależy od naszego sposobu i tak dalej. No nie jest tak prosto, jak niektórym mogłoby się to wydawać. No ale teraz może pojawić się tak samo pytanie, dlaczego różne firmy mogą płacić dosłownie każdej osobie za polecanie ich produktów. No i odpowiedź jest prosta, bo im się to po prostu opłaca. Przykładowo, gdy widzicie reklamy w telewizji, to gdy jest jakiś tam pan Jan, który ma firmę produkującą przykładowo krzesła i chciałby kupić tam reklamę, to musiałby zapłacić przykładowo z góry 5000 zł za wyświetlenie 30-sekundowego filmiku o jego sklepie internetowym. No i przykładowo taką reklamę może zobaczyć około 100 tysięcy osób, ale co z tego, skoro po tej reklamie tylko 50 osób kupiłaby u tego pana Jana krzesła, no i uznając, że na każdym krześle ten pan Jan zarabia przykładowo 50 zł na czysto, no to na tej reklamie no dosłownie nic nie zarobił, a nawet stracił, bo stracił 2,5 tysiąca złotych. No ale w tym momencie i tak ktoś może sobie powiedzieć, no ale taką reklamę pana Jana widziało przecież aż 100 tysięcy osób, no i dzięki czemu zwiększyła się przecież świadomość istnienia jego firmy, a przecież to jest tak naprawdę bardzo ważne. No ale szczerze, według mnie kogo to obchodzi, skoro pan Jan niedługo może ogłosić upadłość tej swojej firmy, a przez to, że nie zarabia pieniędzy, no to co z tego, że ludzie będą kojarzyć jego firmę, skoro ono przestanie istnieć. Ale w marketingu afiliacyjnym reklamodawca najczęściej dzieli się swoim zyskiem i w tym momencie, gdyby pan Jan otworzył swój własny program partnerski i płaciłby nawet te 15 zł za pozyskanie klienta, no to na czysto no nie zarabia wtedy 50 zł, ale 35 zł za takie wyprodukowanie jakiegoś krzesła. Przy czym na takim układzie to i tak nigdy nie jest w stanie wyjść na minus, a i tak ma nowych klientów, przy tym no nic nie musi robić. Czyli działa to na takiej zasadzie win-win i każdy na tym zyskuje. Reklamodawca klienta, no i kasę, a osoba, która go reklamuje, no też kasę, więc no myślę, że to jest fajna sprawa. No dobrze, ale teraz
trzeba też ustalić jakieś reguły tego całego mojego wyzwania. Jak pewnie większość z Was się domyśla, z kogo prowadzę kanał o zarabianiu przez internet, no to pewnie też już zarabiałem na marketingu afiliacyjnym. I szczerze, nigdy tego tak dokładnie nie liczyłem, ale myślę, że na tym sposobie na pewno już zarobiłem, myślę, że ponad 100 tysięcy złotych, coś takiego. Dlatego, żeby ta seria w ogóle miała sens, to będę startował od zera i korzystał tylko z tych opcji, w których nigdy nie zarabiałem pieniędzy. Czyli przykładowo będę zadawać sobie takie proste pytania. Czy reklamowałem kiedyś przykładowo portale randkowe? No, moja odpowiedź brzmi nie. Czyli w tym momencie mogę się na tym skupić. I na takiej samej zasadzie, jeśli chodzi o źródło ruchu, ponieważ internet daje no nieograniczone możliwości. Już w tym momencie wiem, że nigdy nie zarabiałem przykładowo na Facebooku lub Instagramie. No i to są miejsca, w których mogę zacząć teoretycznie działać. No i dzięki temu, że też zacznę od zera, też nauczę się sporo nowych rzeczy, co da mi szczerze więcej doświadczenia niż w przypadku, gdybym robił w kółko to samo, co już potrafię. No i ogólnie, jeśli chodzi o tą całą serię, przez to, że będzie ona w formie filmów, nie chcę, żeby ona była taka nudna i co miesiąc po prostu będę starał się robić coś innego, coś nowego, to samo w sobie jest już naprawdę dużym błędem i może sprawić, że na pewno nie będę w stanie zarobić tylu pieniędzy do końca roku. Dlatego nie róbcie tego samego, co ja. Jeśli chcecie naprawdę dużo zarobić, najlepiej poświęcić nawet pół roku, przykładowo na rozwijanie waszej strony internetowej, bo efekty waszej pracy nie mogą pojawić się natychmiast, no chyba, że nie wiem, minie bardzo dużo czasu i w ogóle nie widać efektów, no to w tym momencie należy się zastanowić nad zmianą waszego planu. No i dodatkowo moje działania marketingowe będą skupiały się tylko i wyłącznie w Polsce. Oczywiście, jeśli chcecie zarabiać jeszcze więcej, to najlepiej skupić się na całym świecie i bardziej bogatych krajach, bo na nich oczywiście można więcej zarobić, więc to, że działam tylko na terenie Polski, jest dla mnie po prostu dodatkowym utrudnieniem. A co jeśli do końca roku nie uda mi się zarobić tych 100 tysięcy złotych? Szczerze? No przecież nic nie stanie. Jeśli nagrywanie tych filmów nadal mi się nie znudzi, no to będę kontynuował tą serię aż do momentu uzyskania tej kwoty. No dobrze, koniec tych reguł, a teraz czas zachęcić Was do zarabiania. Omówiliśmy już sobie, na czym polega marketing afiliacyjny, jednak ktoś może zastanawiać się, gdzie można tworzyć swój link trakujący. Generalnie zasada jest prosta. Jeśli interesuje Was promowanie jakiejś platformy, najlepiej po prostu wpisać nazwę tej platformy i dopisać affiliate marketing lub referral program. Oczywiście to się tyczy stron zagranicznych. W Polsce wpisujecie te zwroty po polsku. No i przykładowo wpisujemy sobie teraz AliExpress affiliate marketing. No i wyskakuje nam informacja, że takie coś jest dostępne, więc wystarczy się tam zarejestrować i potem można zacząć promować ich produkty. Ale co jeśli chcemy reklamować przykładowo 30 różnych sklepów i nie chcemy tworzyć sobie 30 nowych kont? Możemy zarejestrować się w takiej sieci afiliacyjnej. Co to takiego? No jest to taka jedna strona, na której można znaleźć wiele ofert różnych firm i promować kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt różnych rzeczy, no i zarządzać się tylko jednym kontem. No ale oczywiście taka sieć partnerska też bierze dla siebie jakąś prowizję, bo też oczywiście musi na tym zarabiać. Mimo wszystko warto korzystać z takich sieci partnerskich, ponieważ no wiele firm nie udostępnia publicznie dostępu do ich programu partnerskiego, tylko podpisuje taki kontrakt z określoną siecią partnerską, więc i tak tylko przez tą sieć można promować jakiś tam dany produkt. Ja osobiście powiem Wam, że korzystałem już z kilku sieci partnerskich i wypłacałem sobie już z nich pieniądze, więc no one są sprawdzone i myślę, że w tej serii tak samo będę z nich korzystał, dlatego mogę pokrótce Wam je opisać. Jeśli chcecie się na nich zarejestrować, tak samo zostawię Wam link w opisie. Już sama rejestracja na nich daje Wam dostęp do ponad 7000 ofert, więc no jest w czym wybierać. No i pierwszą sieć to Admitat. Jest ona zagraniczna, jednak większość rzeczy na niej jest tam spolszczone. Według mnie największym plusem jest to, że wszystkie informacje na temat różnych kampanii są szczegółowo opisane i dodatkowo ma się wgląd do wszystkich statystyk, dokładnych statystyk w ogóle, po ilu dniach otrzymujemy nasze pieniądze, więc jesteśmy w 100% pewni i możemy sobie mniej więcej też ustalić, kiedy dostaniemy tą naszą wypłatę. A teraz przechodzimy na nasz polski rynek. Jeśli chodzi o MyLead, tutaj dużym plusem jest już ilość różnych kampanii oraz dosyć szybki kontakt z supportem. No a jeśli chodzi o opcję wypłaty, no to jest tutaj znacznie więcej możliwości. Trzecia sieć to Fire Ads i tutaj ciekawą opcją jest to, że już po zarejestrowaniu się dostajemy swojego osobistego opiekuna konta, który oczywiście może nam pomóc w zarabianiu. No i tutaj typ kampanii jest podobny do tych poprzednich programów partnerskich, a jeśli chodzi o wypłaty, to tutaj dodatkowo można zlecić przelewę natychmiastowo, ale tak samo jest za to prowizja jakaś tam. No i ostatnia sieć, o której chciałbym tutaj wspomnieć, no to powiem Wam, że tutaj
tutaj oferty są skierowane głównie pod tworzenie różnych kont bankowych. No i tutaj akurat za stworzenie takich kont bankowych, jak widzicie, prowizje są ogromne. No i ta sieć partnerska się nazywa eBroker Partner. No i tutaj jedyny minus jest taki, że akurat wypłaty tak samo są tylko dostępne na konto bankowe. Tak więc jeśli wy też chcecie zacząć zarabiać w ten sam sposób co ja, możecie się zarejestrować na dowolnej stronie i zobaczycie, jak to wszystko mniej więcej tam wygląda. No i link do tych stron tak samo znajdziecie w opisie, a ja już biorę się do roboty i widzimy się już za miesiąc. Nie!